Siemano, z tej strony Skindu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście z Kariery Parbą. My aktualnie na trzecim miejscu, trzeci odcinek, więc jest quality. Mamy póki co 15 punktów na koncie, więc myślę, trochę nam brakuje do pierwszego miejsca, ale myślę, że w tym odcinku to się uda. No i zawodnikiem odcinka został Evandro, wybrany przez Bartka, którego bardzo pozdrawiam. Wy obstawiacie zawodnika odcinka w tym odcinku. Nie wiem, czy to ma jakąś logikę, to co powiedziałam, ale nieważne. I z tymi drużynami właśnie dzisiaj zagramy. I zobaczymy, czy zgarniemy kilka punktów, jak to będzie. I pierwszy mecz z Ascoli. Gramy u siebie. Ascoli póki co, z tego co pamiętam, 20 miejsce w tabeli, więc tak średnio im idzie. Więc mamy dużą szansę, żeby to wygrać. I mają tylko 3 punkty po 7 kolejkach. To jest 8 kolejka i zobaczymy, czy coś nam urwą, jakieś punkty. No i my póki co zdobyliśmy 20 bramek, oni tylko 5, więc widać tutaj różnicę drużyn, ale my zaczynamy. No pierwsza akcja Evandro co zrobi? To ładne podanie do środka do Digaudio, co robi Digaudio? Uderzenie, ale z ostrego kąta udało mu się wykorzystać tą sytuację. No i póki co prowadzimy 1-0. Zobaczymy, jak dalej i dalsza część spotkania się potoczy, może tak to powiem. Zobaczymy na powtórkę, ale to nie było łatwe. Łatwe uderzenie, bo naprawdę z ostrego dość kąta obrońcy stali, więc naprawdę tutaj ładnie się popisał Włoch, ale tutaj akcja już Ascoli. Co zrobi tutaj Lucarelli? Może przejąć piłkę, ale co zrobi Lucarelli, to nie mam pojęcia. Tutaj obrona w ogóle nie istniała po raz kolejny, ale tak szczerze to już mnie trochę denerwuje, że w tej FIFA aż tyle bramek pada. No może do oglądania to jest ciekawsze, ale do grania to jest naprawdę denerwujące, jak prowadzisz na przykład w 80 minucie 3-0 i wszystko może się zdarzyć jeszcze, więc to takie, mech. Dobra, konekcja Evandro, Brazylijczyk, ładnie na skrzydło do Juźwiaka, Juźwiak do Deziego, Dezi ma świetną okazję, ale co on zrobił? Evandro znowu w akcji, teraz bardzo aktywny w tym spotkaniu, ładne podanie do Insigne, uderzenie, ale tutaj złe wykończenie Włocha. No to jest Cozzarella do Evandro, Evandro ma szansę, Brazylijczyk, uderzenie, myślałem, że to będzie ze spalonego, ale jednak zdobywamy bramkę w 45 minucie, doliczony z gry, zawodnik z numerem 10 zdobywa bramkę, zaraz zobaczymy tutaj asysta, nie pamiętam już kogo nawet, ale kolejna bramka byłego gracza Udinese. Dobra, kolejna, chcę tutaj już dźwięk do Deziego, Dezi, co zrobił ładne potem do Evandro, Evandro szansa na bramkę, ale niestety tym razem bramkarz broni tutaj Dezi, ładne podanie górą do Juźwiaka, Juźwiak co zrobi, Juźwiak z ostrego kąta, co tu się wydarzyło, co, ta bramka naprawdę była ciekawa, nie sądziłem, że ona wpadnie w ogóle. Zaraz zobaczymy na powtórkę, no tutaj zaryzykowałem tym strzałem, ale się opłaciło. Zaraz zobaczymy na powtórkę. No tutaj bramkarz naprawdę świetnie się zachował, jak widzimy. No, tak. Dobra, konekcja Jacoboni do Silgardiego, Silgardi do Carvello, co zrobi? Carvello ma szansę, ale prosto bramkarza i to spotkanie. Tak się zakończyło? Nie wiem. Tak się zakończyło właśnie spotkanie. Man of the match, z tego co pamiętam, to właśnie został Evandro. Tak, dokładnie tak, Evandro po raz kolejny man of the match. Ocena 9,4, ale w każdej akcji chyba uczestniczył, dlatego myślę, że zasłużył. I tutaj mamy trening taki prawie jak zawsze, tylko tutaj lewego obrońcę wymieniłem, bo Riveros jest na przerwie reprezentacyjnej. Z tego co pamiętam, tutaj Evandro chyba wbił overall, więc good. I lecimy dalej. Kolejne spotkanie, tym razem z Wenecją. No i zobaczymy, gramy na wyjeździe. Może być ciężko, ale Wenecja chyba w tym sezonie nic nie pokazuje ciekawego. 20 miejsce, więc 5 punktów, więc powinniśmy to wygrać i jesteśmy na pierwszym miejscu, więc ciekawie, zaczynamy. Lecimy. Jo. Dobra, nasza akcja Insigne, co zrobi Insigne? Uderzenie z dystansu, ale broni bramkarz. Spokojnie. Dobra. Zigoni, co zrobi? Uderzenie z dystansu. Niestety przegrywamy w 38 minucie, już 1-0. Zigoni strzela bramkę. No i tak średnio bym powiedział, to wygląda. Liczy na jakiś comeback, oczywiście 1-0 w 38 minucie to jeszcze spokojnie można to odrobić, tym bardziej w tej FIFA. No to
Blankas mógł się bardziej postarać. Dobra, na szansę z Ciaglia do Avandro, Avandro. Podanie do Włocha. Skozarella, Skozarella, uderzenie! Co za uderzenie! Za pola karnego zdobyła bramka nasz włoski pomocnik, który mało grał w tym sezonie. Pomyślałem, że w tym meczu dam mu szansę, bo na początku sezonu miał kontuzję, nie grał w tych meczach przedsezonowych, no i ciężko mi było mu zaufać. Dla mnie mu, co? No i tutaj ładne uderzenie z dystansu. Tutaj Rivero do Skozarelli, Skozarella do Szczegiego, Szczegi do Skozarelli, Skozarelli po raz kolejny uderzenie z dystansu i zdobyła drugą bramkę w tym spotkaniu, ale co za celność. No tutaj nie wiem, z ilu tu metrów było, z 30 już to było, zaraz zobaczymy na powtórkę, bo jeszcze jestem ciekawy, ale naprawdę ładne uderzenie, albo tak 25 metrów bardziej myślę. Zaraz zobaczymy na powtórkę, ale widać, dałem mu szansę i mądrze zrobiłem. Nie, to było w sumie bliżej. Ale i tak ładna bramka. Dobra, kolejny akcja to jest Zigoni. Też aktywny w tym spotkaniu, bardzo szybki Zigoni, co zrobić? Czy dośrodkowanie będzie tutaj podanie do Fabiano? I Fabiano zdobyła bramkę w 48 minucie, jest już 2-2. Ale my myślimy tylko o 3 punktach, bo Wenecja, jak wiemy, słabo gra w tym sezonie. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Zigoni z asystą. No tutaj obrońca w ogóle się nie popisał na sprawy, bo praktycznie za nim nie biegł. No tutaj Zigoni przy piłce, Zigoni do Stulaca, ale Zigoni to chyba strzeli, bo nie jestem pewien, bo tutaj tak szybko się wymieniło. Zaraz zobaczymy, no tak, to Zigoni dokładnie tak, strzela drugą bramkę, więc ma szansę na hat-tricka, tak samo jak Skozarella. I zobaczymy, jak dalej się potoczą losy tego spotkania. I zaraz zobaczymy jeszcze na powtórkę. Tutaj Zigoni, o tutaj Zigoni, uderzenie ładne, ale bramkarz był naprawdę blisko, szkoda. Dobra, Insigne przy piłce do Skozarelli, Skozarella do Evandro, Evandro do Skozarelli, Skozarella zdobywa hat-tricka w tym meczu, no i mamy 3-3. Czy ja minęłem jakąś bramkę, czy mi się wydaje? Już się pogubiłem, tak szczerze. A nie było przed chwilą 2-2? Nie mam pojęcia. Dobra, kolejna akcja tutaj Zigoni do Garafalo, Garafalo, co zrobi Garafalo, Garafalo, ładne dośrodkowanie do Zigoniego, Zigoni będzie miał szansę, Zigoni szansa na hat-tricka i dwóch zawodników w dzisiejszym meczu zdobywa hat-tricka Zigoni z Skozarella, dość ciekawie, 4-3, ale to jeszcze nie koniec meczu, więc zobaczymy, co będzie się dalej działo. Póki co jest naprawdę ciekawe, no Kroos to słabo w tym meczu, chyba nic nie obronił, więc tak średnio. Zaraz zobaczymy, na powtórkę tutaj było duże zamieszanie, tutaj obrońca na początku ładnie, ale tutaj dobitka była już gwoździem do trumny i to spotkanie tak się zakończyło, niestety przegrywamy 4-3 i chyba mi się wydaje, że nie pokazałem jednej bramki, ale tutaj mogę się mylić i Skozarella, mimo to, że przegraliśmy, został menowy mecz, Zigoni chociaż miał 3 bramki i asystę, to nie zdobył tego tytułu. I tutaj Rivero wraca. Do treningów, Krosta zdobyła 70 w Reala, więc ciekawie. No i chyba lecimy dalej do przedostatniego meczu. I przedostatni mecz z Cremoną, dokładnie tak. Gramy u siebie, jak widzicie tutaj mamy skład po lewej, trochę bardziej rezerwowy. I zakończy się 1-1 i kolejnym meczem jest z przeciwnikiem, którego kojarzę, czyli Bari. Nie wiem, zawsze jakoś ten herb mi rzuca się w oczy i są póki co na 5. miejscu, więc dość ważny mecz. My na 3. dalej. No i zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Lecimy. Dobra. Galano, co zrobi w polu karnym? One podanie do Galado, uderzenie słupek, jeszcze dobitka, ale była dość żałosna. Ale tutaj pomyłka, jeszcze będzie dobitka i na szczęście wylatuje tę piłkę, tutaj podanie do Desiego, Desi uderzenie z dystansu, ale bramka spokojnie. Dobra, to Telo do Nene, tutaj jeszcze będzie szansa na dobitkę, jednak nie. Dobra, to i Riveros, szansa z dystansu, uderzenie, ale bramka znakomicie się zachowa. Dobra, to jest szansa, Teo do Nene, podanie do Martinio będzie miał szansę, ale tutaj zamieszanie głupie, no i niestety przegrywamy. No naprawdę, w tej FIFA ci brankarzy to nic nie bronią, trochę mnie aż to denerwuje już powoli.
No i zobaczmy na powtórkę tutaj obrona. Tak średnio, ale no sito jeszcze, no naprawdę. Dobra, koniec, Galano, co zrobi Galano? W polu karnym podanie do Nene. Co zrobił uderzenie, ale bramkarz tym razem broni na szczęście. Dobra, to jest Chagli do Desiego, Desi do Kalajo! Nie wiem, kto to jest. Dobra, tutaj Barilla bardzo. Jak wchodzi z ławki, to zawsze coś pokaże. Tutaj do Desiego Desi, ma będzie miał szansę. Desi aktywny w tym spotkaniu i strzela bramkę na 1-1 w 80 minucie. No i myślę, że przeciwnicy już nie dadzą rady dołożyć jeszcze jednej bramki. No ale zobaczymy, jak faktycznie będzie. 80 minuta, 1-1. Teraz spróbować strzelić bramkę, ale remis z taką drużyną to mi wystarczy, tak szczerze. No i zobaczymy, jak potoczą się dalsze losy spotkania. No ale uderzenie ładne w sumie. Floro Flores, to te podanie do Martinho i patrzcie na tą bramkę. No i jak można tu się nie zdenerwować przy takiej FIFie? Boże, czy ty to widzisz? 86 minuta, Martinho strzela bramkę drugą chyba, z tego co pamiętam, ale naprawdę, czy... Jak tak bramkarz może się zachować? Ale już Krosta ma 70 overall, to błagam was, no powinien jakoś, jakkolwiek dobrze bronić. Ale zobaczmy na tę świetną interwencję jeszcze raz. Wow. No tutaj jeszcze ostatnia szansa dla Barry. Tutaj wybicie, podanie do Floresa, uderzenie i obronił Krosta tym razem. I to spotkanie tak się zakończyło. Niestety przegrywałem 2-1, ale bramkarz tutaj zawinił. No został na pewno man of the match. Nie wiem, kto tu został man of the match, tak szczerze, nie widzę. W tamtej drużynie chyba ktoś został, ale Desi zagrał w naszej drużynie najlepiej, więc szacunek dla niego. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek, dalej jesteśmy na trzecim miejscu. No mamy szansę na baraże, ale ja raczej celuję w bezpośredni awans. No i jak ktoś jest nowy, to zostawcie mi suba, lajka, mówi do was Skydum. No więc yo, siema, cześć, yo, siema, cześć.